Cześć! 20 godzina to jest taka, kiedy ludzie siedzą, po prostu grają sobie drafty i może mieć problem ze znalezieniem Dobra, siebie. max do 3:30 się poszukamy, a jak nie, to najpierw wstaniemy o 7 i będzie dobrze. Jest tak, ja mam czapeczkę arbuzową i mam Would you like to use a draft token to enter? Wiesz co, nie, ja nie chcę draft tokenu, jak ma za 2 pointsy wejdę. Dwójeczka, proszę bardzo. I tu jest taka klasyczna zasada, że zawsze możesz zmienić swój wybór. Zawsze! To zawsze inaczej. Będę pamiętał, ale nie tym razem. Wiem, ale najlepiej od samego początku rozpocząć inaczej. Wiesz co, że niby dajesz, bo teoretycznie mogłeś mieć najlepszą formację, a ja teraz jakby gram, żebyś wybrał co innego. Wiesz co, tutaj czuję taki delikatny strach w twoim głosie, więc wydaje mi się, że tutaj akurat może być formacja na trzech obrońców, więc proszę bardzo, jedziesz z tą dwójeczką. Może przy kapitanie pomyślimy nad zmianą. No i fajnie. Nie, no jak my gównia do dupy zaczynamy, no co za syf. Ja się chwyca, jak sypnęło! Nie. Powiem ci, nie, no Dawid, nie, to nie możesz mi tego zrobić, nie możesz mi Mam tego zrobić. Mam tutaj twojego ulubieńca jednego. Nie możesz mi tego zrobić, nie możesz mi spieprzyć humoru. Dobra, zobaczymy, czy spieprzę, numer jeden. Klasycznie zapytam, czy chciałbyś zmienić? No to dobra, niech będzie trójka, obiecałem, to zmienię. Ale finalnie to trójka. Tak, finalnie trójka. Nie, na pewno nie chcesz niczego innego. Nie no, chciałeś zmianę, proszę bardzo, z jedynki na trójkę. Teraz nie wiem, czy trafiłeś z deszczu pod rynnę, czy jednak troszkę tutaj bejtujesz. Zobaczymy! Ale no dobra, wezmę tą trójkę, jak bardzo chcesz. To w takim razie, czy jest jakaś karta, która nie pasowałaby ci do składu? Jeden to jest totalny bęgier. Jeden na której jest okay. Na której pozycji? Na której pozycji? Na jedynce. No. To weź co, jedynkę? Nie, jeszcze nie. Jedynki nie bierzesz. Bierz dwa. Nie! Bo ty mogłeś powiedzieć jeden, żebym ja wziął następną. Cztery. Dwa. Okej. Okay. Wziąłeś już? Tak. To bardzo niedobrze. Ej, nie ma tak, no musisz podać mi chociaż... No nie ma, no nie musisz chociaż, wiesz, zastanowić się nad tą dwójką. Ej, to jest niesprawiedliwe, no! Co ja ci za gówno wybrałem? Teraz ja mam środkowego pomocnika i właśnie mi się pojawiają! Uch! Ale by jeden tu wleciał i drugi też by wleciał! Dwóch to jest totalne rozczarowanie rodziców. I jeden jest taki okej. Jaki numer byś chciał, żebym cię wybrał? Trójkę. Szczerze, będę z tą szczery. Całkowicie chcę trójkę. Chcesz trójkę? Tak by mi pasował... Co? Chcesz trójkę? Tak jest. No to dobra, w takim razie niech będzie numer 3. Nie, był... No, ale czemu ty ten, czemu teraz jęczysz? Chciałeś trójkę, to ci wziąłem przecież. Jako dobry ale kumpel... Ale to nie takie są zasady gry, no. No jak nie? Zasady są takie, że wiesz, po koleżeńsku wziąłem pod uwagę to, że możesz na przykład chcieć faktycznie tego zawodnika w składzie, więc po prostu wziąłem ci trójkę jak chciałeś. Może wpisać tego parawkę teraz gdzieś podczas tego nagrywania, że ten jeden, który akurat teraz został wybrany, będzie w składzie? Nie, to na pewno nie on. On na pewno go nie będzie. No ja nie mogę tamtego poprzedniego pomocnika, wybrałeś mi taki szrot. Jaka pozycja? Pozycja środkowego pomocnika. To 5 do potęgi trzeciej minus 122. Okej, czyli jeden. Ja akurat, jeśli chodzi o matematykę, to nigdy nie byłem orłem. Chyba, że ty chcesz, że specjalnie powiedziałeś, że źle wyszło, żeby wziąć jeden, bo tam jest... Nie, nie bierzesz jedynki. Nie bierzesz piątkę. Ogólnie mi wyszło 3 z moich obliczeń, ale weź sobie piątkę. Dobra, tak. Czyli trójeczka, tak? Tak jest. Trójeczka. Nie, piąteczka. No to jak, trójeczka czy piątka? Piąteczka. Oj, ale możesz mnie skrzywdzić, 60% szansy mi trafisz, nie, 41 jest taki średni, ale możesz mnie skrzywdzić tutaj. Dobra, jak mogę skrzywdzić, no to w takim razie skrzywdzę cię numerem 4. I teraz klasycznie, czy chciałbyś rozważyć ten numer? A czy powinienem go rozważyć? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. W takim razie nie chcę rozważyć tego numeru. A... Co sądzisz o piątce albo trójce? Sądzę, że mogą być to karty całkiem solidne, ale zostanę przy numerze, który wybrałem na początku. Powiem tak, u mnie pozycja jest ławkowicza, takiego bardziej głębokiego, bo tutaj masz karty z każdej pozycji. No to 4, to 4. Czwóreczka. Da. Jesteś pewien. Środkowy obrońca. Kimpembe, Marquinhos, bo... Kur, no dwóch! Ja... Sam na pozycji... Nie, w sensie... Osoby, które chcę wziąć, są numer 3 i 2. Numer 3 i 2? To tak, to są osoby, które chcę wziąć, no. Okay, jak to jest numer 3 i 2, który chciałbyś bardziej? 3 czy tam dwójkę? Trójkę. Trójkę byś chciał bardziej. A co powiesz na przykład o piątce? Piątki bym nie chciał. Piątki byś nie chciał? Nie, nie bierz piątki. A jedynkę? Zżygam się zaraz po prostu. Weź ty, ja ci nic nie mówię. Sprawdzam teren. Dobra, to nie będzie dwójka. Ostatecznie, definitywnie. Tak jest.
A nie chcesz tej jedynki może? Żebyś potem nie płakał. Nie, zostanę przy tej dwójce, bo troszkę się wyłamałeś z tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że dwójka i trójka to są karty, które byś chciał, ale zgodziłeś się też, że na czwórce jest coś fajnego. Czyli ta piątka. Dwójka. No to jeden. Na pewno? Pięć. Pięć. Tak. No dobra, niech będzie. Piąteczka może być. Czekaj, bo teraz coś przerwało. Jeszcze raz, zostaję przy trójce, tak? Tak, tak. Nie. Dwa. Pamiętam. Dogadajmy się tak, taki deal. Ja cię proszę o inny numer po prostu. Będziesz miał inaczej, ja będę miał u ciebie dług, czyli jak będziesz chciał zmiany, to ja ją zmienię po prostu na twoje. Okej, okay, dobra, ale inaczej. Mhm. To ty mi teraz wybierz, jak wybierzesz mi piątkę, to ja ci wybiorę numer, który ty chcesz. Jak ja ci wybiorę piątkę, to ty tak. Mi wybierzesz, który ja chcę. Dobra, to czyli czekaj, to teraz ty wybierasz jakby, to wybierz u mnie jedynkę. No nie, no ty powiedziałem, no ty zaczynasz. Jak nie, no jak? Ja się no nie, wybrałem, nie, bo nie ma tak. Nie no, nie, przepraszam, bo, nie, ja bo tutaj jest... jestem gospodarzem, ale nie ma czegoś nie, takiego. Ty jak wybierzesz mi piątkę, ja ci wybiorę numer nie, jak ty wybierzesz jedynkę, to ja ci wybiorę piątkę. Bo ty mi wpuścisz maliny, ja wiem, że ty mnie oszukujesz. Nie, ja obiecuję, że wezmę jedynkę. Czuję ten szemrany głos, więc najpierw ten. Mówię teraz do kamery. I tak będziesz jedną kartę do przodu wtedy. Inaczej, jak ja bym ci wybrał. Jak dev chce jedynkę, weźmę mu jedynkę. Jak dev weźmie piątkę. A w ogóle wcześniej to co ja ci wziąłem? Wziąłeś czwórkę. A, to chuj z tym, bierz tą czwórkę zażyganą. No i dobra, nie będzie. Spoko. Taki kolega z ciebie? No dobra, to ja ci wezmę trzy. A co sądzisz o piątce? Nie, sądzę, że trójkę chcę. No to dwa. Nie dwa. Jeden. To jest to. Jeden? Chyba nie. Nie wziąłeś jeszcze, mam nadzieję? Nie, jeszcze nie. To cztery. Okej. Okay. Bardzo groźnie to zabrzmiało. Co, okej, okay, zabrzmiało? Nie, spokojnie. Tutaj akurat nic takiego... Ja mam taka... No, u mnie grywalna jest trójka może i może czwórka. Grywalna jest trójka i może czwórka. W porządku. No. W takim razie weźmy może jedynkę. Ale coś czujesz, to był dobry wybór, jakoś tak... Zmieniłeś delikatnie to. No ty jakby tak powiedziałeś to w taki sposób, jakby... Jakbyś no, został wpuszczony w maliny i ta karta byłaby całkiem dobra. No, gram nim od września. Dobrze, że dostał informa, bo rzuciłem się na niego jak na ciepłe bułeczki w niedzielę rano. Aktualnie mój draft się bardzo średnio prezentuje. Masz jakiegoś Dalglisha może? No nie, mówię ci, że jest taki dość syf. A, okej, okay, to jeden. Okej. Okay. Okej, okay, no to... To trzy. Dobrze brzmi trzy, nie? Dobrze brzmi. No, brzmi nawet okej. Okay. Będę szczery. Bardzo chcę albo numer 5, albo numer 2. Bardzo chcesz albo numer 5, albo tak. Numer 2. Tak, no. No to dobra, to w takim razie weźmy tą dwójkę. Mówisz. Mówię. I teraz klasycznie zadam pytanie. Mhm. Czy ostatecznie? Tak jest, dwa. Tak jest. No chciałeś, to masz, nie? Dwójeczkę. Ale no chociaż raz mógłbyś zmienić, bo ty w ogóle nie zmieniasz. Cały tego. Czas zmienia właśnie. Cały no czas zmienia. Nie zmieniasz. Dobra, to jeden. Pokaż mi to! Co to jest za skład się posrało, człowieku? Co to za gówno? Wypierdalaj z tym! Nie grasz tym! No to nie, to u mnie jest... u mnie są różowe. Ronaldinho! Nie! Kany! Ten przepnie już ze stroje te same mamy, to jeszcze z arbitra przekupił. To było wybicie! Nie! Jest! Ty, nie można to obronił, bo się zeżygam. Oj! Jordan Henderson! I co jest taki szybki? Ale to zjebałem. No widzisz, kurde. Ronaldinho! Dobra, jest git. Przetrwaliśmy to. Oj. Mega mocno mi leci i to jest problem, bo ja w ogóle czuję się, jakbym grał bez pomocy. Nie, czemu głową? Co ty odpierdolisz? Dzięki. Fair play. Jest! Crossbar challenge, widzę, się bawimy. Proszę, ładnie. Ale jest napór, stary, ja w ogóle muszę coś tu zmienić, bo mi... Jakby pomoc to w ogóle nie istnieje w tym meczu. Ale! Co tam broni? A, Petr! Oj, zgubiłem się? Aj. Czemu? Co za Czesiek? Oj. Jest! Powiedz mi, Def, bo mnie za chwilę po prostu mnie wydupcy zaraz.
Nie wiem, stary, jak ty to jeszcze nie wygrywasz, totalnie nie wiem, powiem szczerze. Nie, ja mam taką ofensywę do środek pola, że dramat. Nie pierdziel mnie! Zeżygam się! Zeżygam się zaraz w tym meczu! Przeżyć to. Nie wiem, jak to jest możliwe, że to jest... Stary, dalej. Taki wynik. Musi przejść? Ten jak tu. O, przepięknie! Piękne, to było cudowne. Nie, ty nie wiesz, co ja chcę zrobić. Ty nie wiesz, co... On chyba nie ma tego fałsza, nie ma tego traita. Możliwe. Jest! Nie, mam dość. Nie. Wojtek! To jest violation. To jest violation. Ronaldo, kur... Wojtinio! Jest! Jak to jest możliwe? Wojtek, jesteś bogiem pierdzielonym. Nie, co to jest za mecz? Ale meczyku! Kur! Wybij to w pizdu! Kur! Jest! Przepiękne meczyku to jest, aby więcej takich futrzępiec mi się trafiało. Ej, ja mam, nie wiem, jakieś krzywe palce, to kurły. Weźcie mnie z tej... Ja byłem pewien, stary, że tam Kimpembe wjedzie i wybije mu piłkę! I czemu? Nie. Ha! Ty grasz na super ofensywny chyba! Co tam mówisz o bronie? Nie, to jest kurwa, to jest... Ja po prostu nie... Nie mogę też w tego meczu, ja nie mogę. Taki mecz mnie po prostu... Oj! Ulala! Czyżby wielki comeback? Mhm. Nie! Jest! O, dostałem paczkę z żetonem draft. Jest. No i co? Widzisz? I się zwróciło. Nie wiem. Ja nie mam planów na dzisiejszy wieczór. Cześć! Kawkę teraz, kawkę i do fotela. Zrelaksować się psychicznie.